Demolka. Marek Papszun wstrząsnął Rakowem w szatni. Pierwsza połowa nie wyszła Rakowowi Częstochowa, a Jagiellonia Białystok radziła sobie z jego atakami. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja po przerwie, kiedy to wicemistrz Polski zapewnił sobie zwycięstwo 5-0. Pap Waldemar Deska na zdjęciu, Ivi Lopez z lewej i Bohen Nastić. W pierwszym kwadransie było ciekawie, ponieważ podniosła się temperatura po obu stronach stadionu, a bramkarze zostali sprawdzeni niebezpiecznym strzałem. Na początek Paweł Steinbors poskromił uderzenie Fabio Sturgeona, a niewiele później Vladan Kovacevic nie dał się zaskoczyć Michałowi Nalepie. Przypominał się nieco mecz Rakowa z Pogonią na tym samym stadionie, w którym również tempo szybko spadło po dynamicznym początku. Coraz więcej było fauli, urazów, a co za tym idzie przymusowych pauz w grze. To nie pomagało ani gospodarzom, ani gościom odzyskać rytmu. W Rakowie z powodu kontuzji zszedł Milan Rundić, a jego zmiennikiem był Wiktor Długosz. W Jagiellonii za Bartosza Bidę wszedł Andrzej Trubecha. Marek Papszun niecierpliwie i nerwowo przeglądał notatki, kiedy zbliżała się przerwa. Najwyraźniej miał dużo do przekazania swoim zawodnikom. Gra ofensywna Rakowa nie robiła wrażenia od kilku kolejek i także w sobotę działał zbyt schematycznie, mało pomysłowo. Rozmowa przeprowadzona w szatni przyniosła efekt. Raków przyspieszył po zmianie stron i tym razem w 53. minucie objął prowadzenie 1-0. Dobra akcja zakończyła się świetnym podaniem Patryka Kuna, które musiało być wykorzystane do zdobycia gola przez Fabio Sturgeona. Jagiellonia musiała odrabiać stratę do przeciwnika i po 5 minutach ripostowała strzałem Miłosza Matysika, którego obronienie nie było problemem dla Vladana Kovacevicia. Poza tym grała jednak mniej solidnie niż w pierwszej połowie, za co niebawem nadeszła kolejna kara. W 64. minucie Andrzej Niewulis strzelił na 2-0 po chirurgicznej wrzutce Iwiego Lopeza z rzutu wolnego. Raków pozostał stroną dyktującą warunki na boisku. Andrzej Niewulis miał szansę na skompletowanie dubletu w rywalizacji z byłym klubem. Ponownie uderzył po dograniu Iwiego Lopeza, ale tym razem nie pokonał energicznego na linii bramkowej Pawelsa Steinborsa. Kolejne akcje przyniosły już gole. Na 3-0 strzelił Ivi Lopez, a na 4-0 Mateusz Wedołyk po podaniu Bene Ledermana. Z Jagiellonii nie było już czego zbierać, a w 88. minucie padł gol Zorane Arsenicia na 5-0. Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok 5-0-0-0. 1-0, Fabio Sturgeon 53. 2-0, Andrzej Niewulis 64. 3-0, Ivi Lopez 80. 4-0, Mateusz Wedołyk 82. 5-0, Zoran Arsenić 88. Składy. Raków, Vladan Kovacevic, Milan Rundić, 21, Wiktor Długosz, Andrzej Niewulis, Zoran Arsenić, Fran Tuder, Giannes Pepanekeleju, Ben Leiderman, Patryk Kan, 89, Jordan Courtney Perkins, Mateusz Wedołyk, 89, Damian Szelongowski, Ivi Lopez, 89, Jakub Arak, Fabio Sturgeon, 73, Sebastian Musiolik. Jagiellonia, Paweł Steinbors, Bogdan Tiru, Izrael Portoł, 77, Michał Żyro, Michał Pazdan, Paweł Olszewski, Miłosz Matysik, Michał Nalepa, Martin Paspysyl, Bohen Nastić, Bartosz Bidę, 34, Andrzej Trubecha, Fiodor Cernych, 65, Karol Struski. Żółte kartki, Pepanekeleją, Niewulis, Raków oraz Trubecha, Struski, Jagiellonia. PKO Ekstraklasa. Czytaj także, koniec zwieńczył dzieło. Miedź Legnica zimuje na szczycie. Czytaj także, Ekstraklasa chwali się rekordem. Ma nową radę nadzorczą. Czy Raków Częstochowa awansuje w tym sezonie do europejskich pucharów? Tak nie zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki. Polub piłkę nożną na Facebooku. Zgłoś błąd.